395 roku dochodzi do podziału Cesarstwa Rzymskiego na dwie części, wschodnią oraz zachodnią. Część zachodnia upadła pod ciosami barbarzyńców w 476 roku, natomiast wschodnia, zwana też Cesarstwem Bizantyjskim lub Bizancjum, istniała do połowy XV wieku. Jej nazwa pochodziła od dawnej greckiej kolonii, na terenie której wzniesiono stolicę cesarstwa, czyli Konstantynopol. Na czele państwa stał cesarz, który dysponował nieograniczoną władzą. Ustanawiał prawa i je odwoływał, był głównym wodzem armii, a także reprezentował Boga na ziemi. Swoją władzę sprawował dzięki licznej armii oraz rozbudowanej administracji. W VI wieku, za czasów Justyniana I Wielkiego, Bizancjum podjęło próbę odbudowania dawnego Imperium Rzymskiego. Udało się wówczas zdobyć Italię z Sycylią, północną Afrykę oraz południową Hiszpanię. Jednak zdobycze te okazały się krótkotrwałe. We wspaniałą metropolię zamienił się Konstantynopol, czyli stolica cesarstwa. Ulokowany na skrzyżowaniu szlaków handlowych pomiędzy Azją a Europą z jednej strony, a Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym z drugiej, szybko stał się niezwykle bogatym centrum handlu i rzemiosła. Miasto otoczone było podwójną linią potężnych i ciągle modernizowanych murów i mieszkało w nim 500 000 mieszkańców. Zbudowano je na wzór rzymski, tworząc w nim forum, akwedukty, hipodrom, czyli tor wyścigów konnych oraz pałac cesarski. W mieście znajdowały się liczne kościoły, spośród których na uwagę zasługuje największy kościół wczesnego średniowiecza, czyli Hagia Sophia. Bizancjum wypracowało swój własny styl architektoniczny, charakteryzujący się użyciem wspaniałych dekoracji i dużej różnorodności barw. Często stosowano w nim kopuły i arkady, czyli rzędy kolumn połączonych łukami. Wnętrza zdobiono freskami, czyli malowidłami naściennymi, oraz mozaikami, czyli obrazami wykonanymi z tysięcy drobnych i różnokolorowych kamyków. Cesarstwo Bizantyjskie było również ośrodkiem kultury i nauki, kontynuując w tym zakresie najlepsze wzorce rzymskie i greckie. Na polecenie Justyniana I Wielkiego zebrano dawne prawa rzymskie, tworząc składający się z 12 ksiąg kodeks Justyniana, który zawierał łącznie ponad 4600 przepisów prawnych. Mieszkańcy Cesarstwa Bizantyjskiego uważali się za spadkobierców Imperium Rzymskiego. Dlatego też w szkołach bizantyjskich czytano dzieła antycznych autorów, a także bardzo często je kopiowano. Z tego też powodu dotrwały one do naszych czasów. W Bizancjum rozwijano również inne dziedziny nauk, znane już w starożytności, takie jak matematyka, geografia, historia i astronomia. Cesarstwo Bizantyjskie przez wieki odpierało ataki wrogów na swoje granice. Walczyli ze Słowianami i Arabami. Jednak największe ciosy zadało mu najpierw zachodnioeuropejskie rycerstwo w trakcie krucjat, czego wyrazem było zdobycie i splądrowanie Konstantynopola w 1204 roku, a następnie osmańscy Turcy. To właśnie ci drudzy w 1453 roku po trwającym 53 dni oblężeniu zdobywają Konstantynopol, krusząc mury za pomocą potężnej artylerii oraz dokonując skoordynowanego szturmu od strony lądu i morza. W trakcie zażartych walk na ulicach miasta zginął walcząc jak żołnierz ostatni cesarz bizantyjski. Upadek Konstantynopola stał się końcem istnienia Bizancjum, wyznaczając równocześnie symbolicznie koniec średniowiecza, a początek czasów nowożytnych.